Michał Wachowec kontra Jegor Fiofanow. Walka na środku lodowiska o pierwszy krążek. No i to wznowienie lepiej zakończyło się dla drużyny nowotarskiej, która już w tercji obronnej ekipy gospodarzy. Michał Wachowec ładnie odepchnął się od atakowanego go Jegora Fiofanowa. Emil Szwec naciskany przez toruńskich defensorów. Teraz ostry atak ciałem. No i będzie Denis Cierguszkin w sytuacji sam na sam. Denis Cierguszkin i gol! 30 sekunda. Kapitalnie to zrobili Torunianie. Najpierw bardzo mocno popracowali we własnej tercji obronnej, a potem uciekł Denis Cierguszkin do strefy neutralnej. Dostał idealne podanie w tempo. No i będąc w sytuacji sam na sam z Icharem Brikunem wykorzystał tę okazję. Saloranta będzie nadal wszystko to, co dzieje się na lodowisku, obserwował z perspektywy boksu. Wygrali wznowienie nowotarzanie, szybko ustawili hokejowy zamek. Ładny strzał Wachowca, broni prawą nogą Anton Svensson. Smirnow. Szwancikow. Artiom Osipow. Artiom Osipow ma przed sobą jednego obrońcę. Świetnie do Bondaruka i gol! Kapitalne podanie Artioma Osipowa, a jeszcze piękniejsze wykończenie tej sytuacji przez Gleba Bondaruka. Urwali się Torunianie nowotarżanom. Ta dwójkowa akcja przyniosła im efekt w postaci gola na 2-0. Artiom Osipow do Gleba Bondaruka, a ten ponad lewą ręką interweniującego Ichara Brikuna i gospodarze, czyli klub hokejowy Energa, prowadzi w starciu z Tauron pod Halem Nowy Targ 2-0. I nowotarżanie, zablokowany strzał przez Petersona. No i Power pod bramkę. Peterson odbija Svensson krążek. Zbiera go Jegor Szkodienko i już. Smirnow Gusiewa z Eloma i Kamil Kalinowski. Ta czwórka Torunian, mowa oczywiście o zawodnikach z pola, broni się. Natomiast w drużynie gości teraz strata i szansa przed Smirnowem. Smirnow do Kalinowskiego i w ostatniej chwili wrócił Kasper Bryniczka, gdy już składał się do strzału, do zagrania krążka w tę odsłoniętą część bramki Kamil Kalinowski. Babincew do Bryniczki, Bryniczka do Neupauera, broni kaskiem, a potem nakrywa lewą dłonią krążek Anton Svensson. Doskoczyli natychmiast do Ernesta Bochnaka toruńscy zawodnicy. Fiofanow. Kalinowski broni i Harbrikun. Kolejna okazja przed Torunianami. Ładny strzał Jegora Szkodienki. Był zasłonięty i Harbrikun przez jednego ze swoich kolegów z pola. Fiofanow. Torunianie w strefie obronnej rywali. Orłow. Źle podany krążek, źle też przyjęty przez Orłowa. Niemniej jednak nie koniec tej akcji. Szansa i gol! Świetnie zza bramki wyłożył krążek Jegor Fiofanow między kołami bulikowymi. Czyhał na to podanie Paweł Nowożyłow. No i gdy tylko guma przykleiła się do łopatki jego kija, posłał krążek w stronę niepilnowanej, niezasłoniętej części nowotarskiej bramki i podwyższył prowadzenie 3-0. Przed niebieską linią Babincew, by nie spalić. Teraz Rosjanin przy krążku ładnie wymanewrował rywali. Babincew broni Svensson. Kapitalna akcja Siemiona Babincewa. No mówiłem o tym, że to może być naprawdę wzmocnienie takie realne w drużynie nowotarskiej. No i próbkę nieprzeciętnych technicznych umiejętności pokazał Siemion Babincew przed kilkoma momentami. Michał Wachowec szuka pozycji strzeleckiej, sam nie znalazł, wypracował ją chałupce, ten nie zdecydował się na oddalenie. Hiltunen prosto w dobrze przesuwającego się w prawą stronę swej bramki Antona Svenssona. Czwancikow, Osipow. Stracił krążek Rosjanin, rozpędza się Szwed, dobę pierwsza, ma trochę swobody, Bepierz strzeli, ale jest na posterunku Anton Svensson. Ponownie Michał Wachowec. Ale nie udało mu się zwieść Jegora Orłowa. Elias Eloma. Eloma będzie sam kończył. Eloma broni odrobny. Eloma. Przedarł się, wygra pojedynek z chałupką. Świetnie odrobny. Zamykał tę akcję z lewej strony. Ville Saloranta po kapitalnym dograniu od swojego rodaka Eliasa Elomy, ale odrobny był w dobrym momencie. Dobrze reagującym bramkarzem i to jego interwencja uchroniła nowotarżan od utraty czwartego gola. Trącił delikatnie tylko krążek Paweł Nowożyłow i to wystarczyło, że wypchnięci zostali nowotarżanie z toruńskiej strefy defensywnej. Teraz strata, Kalinowski broni odrobny, fatalny błąd Petra Chałupki.
Bryniczka. Nie, to nie Bryniczka, to jest Aleksander Pettersson. Za pierwszym razem powstrzymał go Anton Svensson. Odbił krążek przed siebie, dopadł go ponownie szwedzki napastnik. Poprawka. Znów zakończona skuteczną interwencją Antona Svenssona i jednocześnie zamrożeniem gry. Pokonać tym zagraniem Przemysława Odrobnego nie zdołał. Eloma. Elias Eloma wykłada krążek, tylko kto ma do niego dopaść? Kamil Kalinowski takim półlobem po rykoszecie oczywiście od łyżwy bądź też łopatki kija jednego z nowotarskich zawodników. Smirnow. Nie będzie strzelał, nie będzie ryzykował. Wyskoczył do niego Słowakiewicz. Smirnow do Elomy. Z powrotem krążek do obrońcy Toryńskiego i gol! Przypadków w tym trochę było. Zmyliło to oczywiście zdarzenie bardzo mocno Przemysława Odrobnego, bo spodziewał się, że krążek wprost do jego bramki będzie leciał i na to był przygotowany. Natomiast na rykoszet nie. Ale krążek wpadł do jego bramki i to oznacza, że Torunianie wykorzystują liczebną przewagę. To oznacza, że Maciej Sulka opuścił boxcar i to oznacza, że jest już 4-0 dla klubu hokejowego Energa. Czwancikow do Bondaruka, Bondaruk jedno kółeczko, drugie kółeczko, przytrzyma krążek tak długo jak się da, co więcej wyłoży go Czwancikowowi, broni Odrobny, gdzie jest krążek pod kijem Bondaruka, jeszcze Toruniany Kuzniecow na drugą stronę, Szkolienko i broni Odrobny. No ale teraz czwórką wychodzą gracze gości, Babincew, przy nim Orłow, Babincew, broni Svensson. Ostatnie sekundy. No i tak jak na początku września, tak jak w drugiej kolejce polskiej hokej ligi w Toruniu na Tortorze, klub hokejowy Energa wygrywa z Tauron pod halem Nowy Targ 4-0.